Próba raz, raz, próba dwa. Dobry jest. Mes antrą kartą Vroclave, pirmą kartą mes rodėm Meistrį ir Margaritą. Labai buvau ilgai tą mieste, bet vakar mes kaip tik vat, su Nekrošium paėmėm taksi ir apažiavom visą senamestį ir iš tikrųjų labai gražus miestas. Galbūt Hamleto susitikimas su motina. Iš tikrųjų, tai man labiausiai patinka, jeigu taip atvirai, tai man labiausiai patinka finalas. Mes spektaklis prasideda nuo pačių aktorių, nuo aktorių uždavinėjančių klausimą savo patiems, kas jie yra tokie. Mes po to spektaklis ilgai pereina į tam tikrą tokį naratyvą, pasakojimą pačios pereina į Elsinorą, pereina į Elsinoro istoriją. O finale mes grįžtam vėl į Grimerinės. Ir ten jau yra nebeaišku, ar tai yra aktoriai, ar tai yra personažai. Ir tenai yra jau tokia nebe naratyvinis toksai pasakojimas, bet ten yra tokia jau vertikaliai iš tikrųjų. Eina ištraukos iš įvairių Hamleto vietų. Ir tenai, man atrodo, daugiausiai aktoriai padaro įdomiausiai. Ir tai buvo didžiausia sėkmė. Kreacje aktorskie w tym przedstawieniu zawarte są godne wielkiej pochwały ze względu na to, że paradoksalnie takie granie bardzo grubą kreską, granie prymitywne jest czymś bardzo trudnym. I tutaj pamiętam sprzed 4 lat reakcję na Wujaszkowanie Percevala, który jednak był przedstawieniem dużo bardziej subtelnym niż bal. Aktorzy i teoretycy aktorstwa mówili o tym przedstawieniu w kategoriach niezwykłe, że oni zgodzili się grać tak grubą kreską, że świetni, wykształceni aktorzy
grają tak, jakby nie potrafili wznieść się na wyższy poziom. I polscy aktorzy stwierdzili, że gdyby im tak kazano zachowywać się na scenie, to oni uznaliby to za wielki afront dla siebie, jako dla aktorów, i bardzo nie chcą robić czegoś takiego. Gdzieś oglądając tego bala, na przykład myślałam wielokrotnie o tym, jak funkcjonował, jak odbierany był spektakl i był teatr klaty jeszcze parę lat temu. Teraz to już oczywiście jest inna historia, natomiast zarzuty, które wobec jego teatru stawiano, były dosyć podobne jak zarzuty, które stawiano wobec bala. Wielkimi zagadkami nie są Nekrosius i Martaler, ani Korszunowas, ale tutaj też oczekiwanie jest ogromne, to znaczy na ile oni, również mający bardzo, bardzo zamkniętą jakby estetykę, będą w stanie pokazać nam coś nowego, czy uda im się przebić tak znakomite spektakle jak Hamlet Nekrosiusa pokazywany dawno, dawno temu na Kontakcie, czy spektakle Martalera takie jak Ostrzeżenie przed przyszłością. Można się obawiać, że po czymś takim jak Ostrzeżenie przed przyszłością teraz każdy spektakl Martalera będzie miłym i niezobowiązującym wieczorem, który pozostawi widza zadowolonego. Jeżeli ktoś byłby chętny na moją kandydaturę, to oczywiście 506 691 055. Dziękuję bardzo.